Hejka bestie, witam Was w kolejnym już haulu na moim kanale. Będzie to haul z rzeczami na święta, bo to już jest taki powoli świąteczny czas. Nagrywam ten film w listopadzie, ponieważ jeszcze jakoś miesiąc temu zaczęłam właśnie te wszystkie rzeczy gromadzić. Są to wszystkie ogólnie rzeczy z Sinsay'a, więc Sinsay ma takie coś, że właśnie już tak, no gdzieś jak już są dynki, to zaczyna wprowadzać po prostu takie świąteczne rzeczy. No i tak, żeby było w tym roku tak samo. No i kochani moi, ja już zaczęłam te wszystkie rzeczy kolekcjonować już w październiku, w początkiem października. I stwierdziłam, że już chcę zrobić ten haul i w ogóle już chcę nagrać tak bardzo. Ale stwierdziłam, dobra, jeszcze się wstrzymam. Bałam się trochę, że mnie zjedziecie, że nagrywam film za wcześnie i tak dalej. I go dodaję, więc poczekałam do listopada i poczekałam trochę do listopada i stwierdziłam, że dobra, teraz jest ten czas. Zaczniemy od takich bardziej pojedynczych kartoników, ponieważ to było ogólnie takie moje pierwsze zamówienie, ponieważ jakoś tak strasznie mi się to spodobało i stwierdziłam, dobra, już zamówię, bo boję się, że za jakiś czas tego już nie będzie, więc zamówiłam i jestem po prostu takim szoku, takie to jest piękne. Na telefonie będę w ogóle Wam mówić, jakie są ceny, bo ja tak naprawdę tego już nie pamiętam, bo ja to zamówiłam, jak mówiłam, już na początku października. Ceny też ogólnie się mogły zmienić, ale wydaje mi się, że będzie się na mnie zmieniło, bo ja ogólnie bardzo często przeglądam stronę Sinsay'a, ponieważ jestem w tym roku tak zajrana. Chcę po prostu w tym roku tutaj zrobić po prostu w salonie taką krainę po prostu świąteczną, gdzie po prostu będzie czuć te święta tak poważnie. Bo jak sobie oglądałam takie świąteczne vlogmasy z rok temu, dwa lata temu, to ten vlogmas nie będzie miał w ogóle podjazdu do tamtego roku i do dwa lata temu. Mimo, że rok temu było bardzo fajnie, według mnie bardzo fajny vlogmas, to ten będzie jeszcze lepszy i będzie multum po prostu tutaj ozdób i tak dalej. Nie przedłużam i zaczynamy. Dobra, zaczynamy od czegoś, co naprawdę, jak zobaczyłam, stwierdziłam, że ja to muszę mieć, ja już mam wizję na to, jak to będzie wyglądać, gdzie to postawię. Serio, zaraz zobaczycie. I trzymam to właśnie w opakowanku, bo stwierdziłam, że nie chcę, żeby to się jakoś tam gdzieś delikatnie uszkodziło, ani w ogóle. Wydaje mi się, że ona jest taka bardziej właśnie porządniejsza, ale po prostu tak pięknie to wygląda i już Wam mówię cenę. Aha, tu jest cena. 39,99. W ogóle wszystko będziecie mieć w opisie na dole. Teraz czas na coś, co już bardzo, bardzo długo długi czas temu chciałam. Rok temu chciałam kupić sobie to w Rossmanie, tylko wtedy to było chyba, mi się wydaje, że droższe i w ogóle mniejsze. I już Wam w ogóle pokazuję, co to jest, bo też trzymam właśnie w zamknięciu, bo boję się, że po prostu coś się z tym stanie. To jest tak piękne. Naprawdę, jak ja to zobaczyłam, to po prostu I can't. Widziałam takie coś w Rossmanie rok temu, tylko że to było mniejsze, droższe, albo nawet chyba w tej samej cenie, czy podobnej. Na stronie Sinsay'a jest jeszcze to w chyba dwóch kolorach. Nie mogę, serio. No zobaczcie, jak to jest przepiękne. I to w ogóle... Minus jest taki, że to strasznie dużo tego brokatu w ogóle opada. I jej, nie wiem, czy widzicie. No ten brokat to po prostu tutaj jest, aż się sypie z niego. Także... No to jest tak delikatny minus, ale... Jestem w stanie to zaakceptować, to jest tak piękne. To ogólnie jest po prostu jako ozdoba, to się w ogóle nigdzie nie rusza. Czy to ma w ogóle jakąś cenę tutaj? Nie ma ceny, ale ja pamiętam, że też kosztowało to 39,99. Tak, 40 zł bez grosza. Macie taką piękną niby pozytywkę, która naprawdę nie gra, ale powiem Wam, że ja to po prostu widzę w tutaj właśnie na komodzie, gdzie po prostu jest tak postawione i po prostu to świetnie wygląda samo po prostu w sobie, ale no naprawdę przepiękne. Jestem po prostu zafascynowana tym. Cena wydaje mi się jak najlepiej, najlepsza co do to właśnie, co do jakości. Boję się, że jedyne co to jest chyba z jakiegoś takiego plastiku, no nie wiem, wydaje mi się, że to mogłoby, nie wiem, jakby się to gruchnęło na ziemię, to może mogłoby się to rozwalić, tak jak każda rzecz, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to takie trochę delikatne jest.
A więc zamówionko numer 3. Tak, to było już trzecie zamówionko. I tutaj było moje tak samo właśnie spełnienie marzeń z dzieciństwa, ponieważ no moja mama po prostu miała taki zwyczaj, że nie robiła po prostu jakichś takich super, nie wiadomo jakich ozdób i w ogóle. Moja mama bardzo była osobą taką skromną na święta, że fajny prezent dała, ale po prostu jakoś tak dom nie był super przystrojony, ale te święta miały klimat i bardzo mi się to spodobało, bardzo mi się to podobało. Ja po prostu jestem inną kobietą i ja po prostu muszę mieć tutaj taki, nie mogę powiedzieć, że przepych, bo ja bogata nie jestem, ale muszę mieć tutaj, wiecie, krzyczące wszystko, że to są święta, że jest taki klimat. Wiecie, że po prostu jak sobie wyłączę światło, mam tą choinkę, mam tutaj te ozdoby, no po prostu coś pięknego, naprawdę piękny czas w życiu, święta kocham i to było moje takie zazwyczaj marzenie, że chciałam bardzo, bardzo tą rzecz, ale nigdy mi się nie udawało ją kupić, bo albo były drogie, albo były takie po prostu, wiecie, za... nie takie, które by spełniały moją jakąś tam wewnętrzną potrzebę. Do orzechów, którego wybrałam, Sinsayu. No po prostu Sinsay mnie tak zaskoczył w tym roku, że no nie wiem, po prostu jestem tak w szoku, jak oglądam tą stronę. Normalnie rok, normalnie po prostu rok w rok Sinsay mnie po prostu bombarduje nowościami i to mnie tak po prostu cieszy. Naprawdę ja tak kocham robić zakupy w Sinsayu, że no nie wiem, po prostu nie wytrzymam, po prostu ja muszę ostatnio po prostu przeglądać tą Sinsayową stronę codziennie. Czy ja jeszcze muszę coś mówić o tym dziadku do orzechów? Jest, wydaje mi się, że idealnych rozmiarów, bo chyba nie chciałabym mieć jakiegoś takiego dużego. Nigdy nie mówię nigdy, ponieważ może kiedyś mi się odwali i po prostu chciałam mieć jakiegoś wielkiego dziadka do orzechów w domu. Nie wiem, zobaczymy. Ale po prostu ten dziadek jest przepiękny i uważam, że jest taki totalnie w moim stylu, ponieważ ma takie dużo, właśnie dużo brokatowych. O Jezu, no ten brokator w sumie tak urzekł, że naprawdę prześwietny. I tutaj właśnie ma z tyłu takie wajchadło, nie wiem jak to się nazywa. Takie coś po prostu, co tam tutaj rusza tą ustami. A tak w ogóle to nie wiem, czy zauważyliście, ale ja mam na ustach, więc też mam usta nowe. Także no po prostu przepiękne, jeszcze ta tutaj takie berło, czy to jest berło jakieś? No ogólnie niczym innym tutaj nie rusza, po prostu stoi jako ozdoba, świetna i jest też bardzo dobrej cenie, ponieważ jak widziałam w TK Maxie, to nawet są chyba droższe. Ale jak tam ogólnie zbieracie Sinsayowe punkty, to tam możecie mieć 10 zł zniżki, 20 i chyba 50 zł. Także super. Ja tej zniżki właśnie miałam chyba 20 zł. Ale punkty się zbierają, więc będzie następny rabacik. Więc no co ja mogę wam jeszcze powiedzieć, jak nie to, że po prostu bardzo go polecam. Jest prześwietny, uważam, że też już ma jakieś swoje miejsce. No ja w ogóle muszę powiedzieć, że widziałam coś pięknego, coś tak pięknego. Widziałam w tej kolekcji Sinsayowej misia takiego samego, chyba też takiej samej wielkości. No i ja się zastanawiam, jak właśnie będzie już dostępny, to ja go chyba kupię, bo jest tak piękny, no popatrzcie. No sami popatrzcie, sami ocencie, po prostu no przepiękny, jest tak samo za 59 zł. No po prostu I can't. Ten dziadek też jest bardzo fajny. Taki dziadek albinos, jak bym powiedziała, dziadek albinos. No powiedziałabym, że dziadek albinos, no właśnie, taki... No jasny jakiś ten dziadek, taki bez wyrazu trochę, bo ma takie białe wąsy i brałam białą brodę, w sensie ty też ma białą brodę, ale o, białe wąsy i białe brwi. I jasne oczy, taki dziadek albinosek, ale też jest bardzo ładny i też jest za 59 zł, po prostu przepiękny. I ma w ogóle inne berło, tylko takie, o Jezus, jak się osypało. No właśnie, tutaj jest właśnie tak delikatny minus, że wszystko się tutaj osypuje. Ale tekst to z brokatem, więc no dobra, to przeżyć, ponieważ wiecie, po prostu sobie stawię na półeczkę i po prostu ten dziadek będzie. Nie mogę się czekać, serio. Wielki karton. Zaraz wam już pokażę, co tutaj w nim jest.
Na sam początek mojego, to było drugie zamówienie, mojego drugiego zamówienia, ponieważ właśnie podzieliłam sobie na dwie paczki, no bo wiecie, jak to jest, że coś tam zamówię, później jeszcze domówię, jeszcze idzie jedno zamówienie, dosyć duże. Ono nie jest takie typowe właśnie świąteczne, tylko takie trochę świąteczne rzeczy, trochę nieświątecznych, bo tam zamówiłam dywan, ale zobaczcie w drugiej części, bo na pewno jeszcze coś będzie fajnego, świątecznego, więc moi kochani, zamówiłam laski świąteczne. Widziałam je rok temu w Sinsayu, ponieważ byłam tam na jakimś otwarciu Sinsaya w Katowicach, w Galerii Katowickiej, i one były po prostu przetrzepane wszędzie, nie mogłam ich znaleźć. Na Sinsayu, na stronie Sinsaya też ich nie było, więc bardzo cieszę się, że je mam, bo naprawdę one mi się tak podobały. No popatrzcie, ja po prostu mam jakąś obsesję na punkcie lasek świątecznych, bo po prostu mi się wszystko podoba z laskami świątecznymi. Za chwilę się w ogóle o tym przekonacie. Także poduszki, laski, patrzcie jakie serce słodziutkie. Także laski są po prostu taką podstawą świąt. Cieszę się, że je mam. Sobie właśnie je dam na kanapę razem z świątecznymi innymi rzeczami, ponieważ zamówiłam też kocy i tak dalej, ale to już w następnym holu. Także no po prostu przepiękna i już Wam mówię jaka była cena. Bo one nie były jakoś tak super drogie. One były chyba za 29,99, czyli 30 zł bez grosika. Macie takie piękne laski świąteczne poduszeczki na święta. Jeszcze w klimacie lasek cukrowych zamówiłam tak piękną, piękne dwie świąteczne. Przepiękne dwie świąteczne. Poduszki, raczej, czemu ja zawsze mówię poduszki? No, poszewki to poduszki dla mnie. Popatrzcie, no przepiękna. Przepiękna, przepiękna. To jest taki dosyć twardy materiał, ale mi się wydaje, że będzie dosyć spoko, ponieważ to po prostu, wiecie, no nie śpicie na tym, tylko po prostu to jest raczej dla dekoracji. Na dekoracyjne poduszki, po prostu prześliczne i uważam, że to będzie się razem z tym przepięknie komponowało. Nie wiem czemu, ale w tym roku coś mnie po prostu tutaj odbiło na punkt czerwieni i stwierdziłam, że dobra, w tym roku wszystko będzie na czerwono, także choinka też będzie na czerwono. A nigdy u mnie tego jeszcze nie było, więc to będzie pierwszy raz. I jedna taka poszeweczka kosztowała 19,99. Nie do końca jeszcze byłam zdecydowana, czy będę chciała właśnie jeszcze te razem z jakimiś innymi, czy może znajdę jeszcze inne, więc stwierdziłam, że jeszcze w miarę spoko cenie 15,99 zamówię sobie takie właśnie poszeweczki. Też są takie z delikatnie twardszego materiału, ale jakoś tak po prostu na tej stronie po prostu tak, nie wiem, coś mi się spodobało w nich. I stwierdziłam, że będą dosyć fajne, bardzo ładne. Zbliżając się już ku końcowi, zamówiłam piękną wycieraczkę. No nie spodziewałam się, że będę kiedykolwiek kupować wycieraczkę, no bo po co kiedy komu kurczę jakaś wycieraczka? Wycieraczka kosztowała, już Wam mówię, 29,99. Przepiękna wycieraczka Holy Jolly, no prześliczna, ona mi się tak podoba. Wycieraczka jak wycieraczka, nie wiadomo mówić jak to działa i w ogóle czy jest fajna, po prostu jest świąteczna. Wyciągacie po prostu raz na rok i trzymacie przez powiedzmy miesiąc, no po prostu przepiękna. I jak tylko będą święta, to ja już po prostu zarzucam przed świętami, no jak już będzie grudzień, to już zarzucam tą wycieraczkę, no po prostu będzie świetnie. Tam w ogóle pokazuję, to wygląda ta girlanda, wygląda tak. Ona w ogóle może być takim dużym wieńcem, ale takim dosyć sporym. Ona kosztowała 49,99. Merry Christmas! Także moi drodzy, to było już wszystko, to był już koniec holu zakupowego, ale spokojnie, już niedługo przyjdzie kolejna paczka, kolejna część vlogu. Kolejna część holu będzie już niedługo. Wydaje mi się, już tak będzie gdzieś końcem listopada, żeby wiecie, każdy jeszcze sobie zdążył coś dokupować, bo w grudniu to już będzie ciężko, mi się wydaje, że coś będzie można dostać z tego wszystkiego.
bo jak zazwyczaj robię zakupy takie christmasowe, to właśnie już w grudniu, no mało co po prostu jest w tym grudniu. Wszyscy się już zapatrują w takie rzeczy w listopadzie. Wydaje mi się w ogóle, że ten taki, wiecie, świąteczny vibe i w ogóle wszedł wszystkim w życie bardzo przez ostatnie lata. I wydaje mi się, że tych właśnie ozdób świątecznych jest więcej. Ja się bardzo cieszę, bo ja mam coraz więcej rzeczy do kupowania. Także ja się bardzo cieszę, ja kocham po prostu święta, kocham ten klimat świąteczny, to robić po prostu takie, wiecie, dekorowanie tutaj i no vlogmas po prostu, no pełen parą będzie w tym roku. Także pozostało nam po prostu tylko czekać. Jeszcze niecały miesiąc do vlogmasów, także ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że czekacie. No i co, moi kochani? To byłoby już na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Bye, bestie!